Dzień dobry, skarby. Kochani, karty na miłość ma dla Was niespodziankę, przekaz kart cygańskich na dany dzień, na daną chwilę, kiedy zobaczycie, jeśli zobaczycie to dzisiaj, może to być Wasza karta dnia, jeżeli zobaczycie to w inny dzień, to znaczy, że karty chcą Wam przekazać coś. Skarbeczki, dziękuję pięknie za lajki, za komentarze. Mam nadzieję, że dzisiaj również w ramach wymiany energii za filmik zostawicie łapkę w górę, zostawicie ślad w komentarzu, czy to będzie aniołek, czy to będzie Mikołajek. Obojętnie, kochani, byleby się kanał rozwijał. Jeżeli macie ochotę na jakiś temat, to bardzo chętnie napiszcie w komentarzu, to zrobię dla Was taki filmik, tak? Pewnie. Kochani, karty cygańskie będą dzisiaj, a jeszcze mamy pod rączką aniołki, to przekaz aniołków też dostaniecie pewnie, a jeżeli jeszcze nie subskrybowaliście kanału, naciśnijcie subskrybuj, tam jest szary dzwoneczek i będziecie otrzymywać wszystkie filmy. Skarby, zaczynamy od moich kochanych baranków. Baranki, dla Was w tym tygodniu bądź w tym dniu uwaga na osoby fałszywe, uwaga na osoby, które się do Was uśmiechają, uwaga na osoby, które stoją za Wami w autobusie, w kolejce, gdyż mamy tutaj osobę fałszywą koło Was. Być może ktoś do Was zadzwoni, Was zaprosi, pogada, tak naprawdę chce wyciągnąć informacje. Nie mamy tutaj pełnego obrazu, gdzie może Wam się taka sytuacja przytrafić. W każdym bądź razie dzisiaj, bądź w dniu, kiedy będziecie oglądać ten filmik, proszę uważać, gdyż ewidentnie albo Was ktoś okłamie, albo przekaże nieprawdziwą informację, albo się do Was zbliża i ma niefajne uczucia. Niestety, baranki, karta od rady. Słuchajcie, aniołkowi mówią: działaj, podejmuj działania. Podróż w poszukiwaniu własnego ja zaczyna się od postawienia pierwszego kroku. Nie wiem, czy Wam to coś powie, baranki moje kochane, ale uważajcie, nie lubię tej karty, nie lubię fałszywych ludzi, nienawidzę kłamstwa, nie cierpię wręcz, po prostu, no myślę, że Wy też. Myślę, że Wy też. Chodźcie, wyczuli się. Zobaczymy, co dla Was karty chcą przekazać na ten dzień bądź na tą chwilę, kiedy zobaczycie filmik. A wyczuli się, mają informacje od kogoś z daleka, z zagranicy, bądź ktoś przyjedzie do Was, bądź ktoś, kochani, zapowie, że przyjedzie, bądź zadzwoni. Być może z kimś się dawno, dawno nie słyszałyście i ten ktoś nagle Ci powie: zdrowych, wesołych świąt, co robisz w Sylwestra? Haha. Na pewno jakieś wieści. Bądź ktoś z daleka, tak jak mówię, przyjedzie, bądź się odezwie. A może ktoś, kto się długo nie odzywał? Dla Was, aniołek, poparcie. Zaoferuj komuś swoje poparcie. Czerp radość z udzielania pomocy innym. A może ten ktoś przyjdzie właśnie po pomoc? Kto to wie? Dziękuję, by czuli się. Zapraszam wszystkie osoby spod znaku bliźniąt. Bliźnięta, co dla Was, jaka karta na dany dzień bądź na daną chwilę, kiedy zobaczycie ten filmik? Święty spokój, nareszcie spokój. Nie wiem, czy weźmiecie sobie urlop na ten czas, czy będziecie mieli lżej w pracy, czy będziecie chciały się z kimś pogodzić, czy po prostu postanowicie pójść do kościółka, zająć się medytacją. Dla Was spokój, fajne miejsce, a może chcecie chrzcić dziecko, to jak najbardziej. Załatwiamy sprawę z taką instytucją. No to aniołek dla moich bliźniąt.
relaks, patrzcie. Piękna karta. I tutaj spokój dla Was i tu relaks. Pozwól sobie na lenistwo. Czasem dobrze jest nic nie robić. No pewnie, że tak. No pewnie. Też tak mówię. Dziękuję Wam, kochane. Zapraszam serdecznie wszystkie osoby spod znaku raka. Kochani, czasówki może nie być, bo przy takich krótkich filmikach to wiecie, że ja lecę i robię dalej. Co dla raczków na dany dzień bądź daną chwilę, kiedy ten filmik zobaczą. Coś się może wydarzyć, coś niespodziewanego. Albo Wam się coś zepsuje, albo... Uważajcie w domu, bo to mam takie przekonanie, przeczucie, jakby coś w domu się mogło popsuć, ale też no tutaj akurat mamy strażaków wyciągających dziecko z płomieni. Sprawdźcie, kochani, swój samochód. Sprawdźcie, jak będziecie wychodzić, czy żelazko macie wyłączone, tak? Bądź będziecie świadkiem po prostu, że u kogoś się wydarzy nieszczęście. Tak też może być, bądź się dowiecie, że ktoś na przykład stracił dach nad głową, tak? Wdzięczność, Wasza karta. Wyrażaj swą wdzięczność. Okazywanie wdzięczności innym może być źródłem radości. No tak? Oczywiście, że tak. Dziękuję, raczki. Zapraszam serdecznie wszystkie osoby spod znaku lwa. Lewiątka. Co dla Was karty chcą pokazać na dany dzień, bądź na daną chwilę, kiedy zobaczycie ten filmik? No co? Znowu chrypka? Urzędowe sprawy. Urzędowe sprawy załatwiamy. Jeżeli filmik zobaczycie w niedzielę, no to znaczy, że tydzień będzie dobry na, kochani, załatwianie spraw urzędowych, bądź jeżeli prowadzicie samochód, no to możecie się spotkać z panem policjantem, który powie ci tak. Lew, jedź powoli. Tylko uważajcie, bo nie każdy jest taki, wiecie, elastyczny, nie? Także, kochani, uważamy na osoby mundurowe. Przechodzimy na pasach, no i załatwiamy sprawy urzędowe, tak? Przekaz od aniołków. Wybór. Dla Was wybór. Jechać samochodem czy autobusem, tak? No tak. Rozważ ponownie swe zobowiązania. Masz prawo zmieniać zdanie. Oczywiście, że tak, kochani. Macie prawo. Jak najbardziej. Dziękuję Wam, Lwiątka, serdecznie. Zapraszam wszystkie osoby spod znaku panny. Bardzo się cieszę, kochani, że kupiłam te karty, bo przynajmniej żadnego znaku nie zapomnę. Wiecie, jak to czasami szybko i kiedyś wodniki były takie biedne. No, ciągle o nich zapominałam. Wyciągnę Wam dwie, bo obróciło się to. Słuchajcie, możecie otrzymać jakieś mandaty z przeszłości, więc uwaga, ale i kochani, wy to samo co Lwiątka, jeżeli jeździcie autem, to uwaga na osoby stojące przy drogach, bo pan mundurowy może Was zatrzymać, ale i kochani, kontakt z kimś z daleka może być, może się do Was odezwać osoba, z którą dawno nie mieliście kontaktu, bądź będzie chciała na przykład przyjechać. Sprawy urzędowe jak najbardziej załatwiać. Aniołek dla panienek. Marzenia. Wow. Myślcie o rzeczach wielkich. Istnieją niewidzialne siły gotowe wesprzeć Twoje marzenia. No raczej. Dziękuję Wam, kochane panienki. No to zapraszam do mnie serdecznie wszystkie osoby spod znaku wagi. Co karty chcą powiedzieć dla Was na dany dzień, bądź na daną chwilę, kiedy zobaczycie mój filmik. Już się nie chcą tasować. I Wy też macie sprawy urzędowe, załatwiamy.
jeżeli jeździmy samochodem, uważamy na panów stojących, tak, bo mogą być nieugięci, uważajmy na mandaty. Jeżeli jeździmy autobusem, to ja bym radziła skasować bilecik, bo może tam przyjść taki pan. I kochani, w pracy szef może być też, tak myślę, taki urzędas. Może być, bądź przyjdzie jakiś urzędas do waszego biura pracy, gdzie tam macie kartę od aniołków dla was, świadomość. Umacniaj świadomość chwili obecnej. Sens życia, który poszukujesz, tkwi w teraźniejszości. Pięknie. Dziękuję wam, kochany Wagusie. Zapraszam serdecznie wszystkie osoby spod znaku Skorpiona. Co karty chcą wam przekazać dzisiaj, bądź w dzień, kiedy zobaczycie ten filmik. Spokój, wy też macie spokój, tak jak bliźnięta. Spokój, cisza. Może zostaniecie zaproszeni na jakieś chrzciny, na jakąś uroczystość kościelną. Może chcecie po prostu iść do kościółka, zregenerować się, pomodlić się, wyspowiadać się, ale dla was przede wszystkim na ten czas, kiedy zobaczycie ten filmik, jest święty spokój. Super. I dla was też refleksja. Patrzcie, jakie powiązane te karty. Miejcie oczy szeroko otwarte. Uczcie się cieszyć drobiazgami. Dziękuję wam, kochane skorpiony. Zapraszam serdecznie wszystkie osoby spod znaku strzelca. Co karty chcą wam przekazać na czas, kiedy zobaczycie filmik. Wyleciała. Słuchajcie, dwa przekazy. Może się odezwać ktoś z daleka, ktoś, kto się długo nie odzywał, bądź ktoś, kto mieszka od was daleko, bądź nawet się ktoś zapowie, że przyjedzie. No, ale słuchajcie, uważajcie na różne takie sytuacje, typu wyłączamy żelazko, wyłączamy garnek, bo tutaj może się u was w domu coś podziać, bądź się dowiecie, że u kogoś w domu się coś nieszczęśliwego podziało, tak? Na tej karcie akurat strażacy wynoszą dziecko z płonącego domu, także tutaj jest taka szansa, że możecie się dowiedzieć nawet od kogoś, że u kogoś się tak na przykład, brzydko mówiąc, posypało, tak? A jakie aniołki dla moich kochanych strzelców? Taniec. Pokaż wszystkim, co potrafisz. Dziel się swymi talentami, zdolnościami ze światem. No, oczywiście. Piękne karty, piękne. Dziękuję, kochane strzelce. Zapraszam serdecznie osoby spod znaku koziorożca. Co karty chcą przekazać na ten dzień, bądź na tą chwilę, kiedy oglądacie filmik. To jest niemożliwe, słuchajcie, dostaniecie to, co drugi znak ma tą kartę. Dostaniecie jakąś informację, ale wy też bym powiedziała, uważajcie, bo musicie sprawdzać, czy zamknęliście drzwi domu, czy zgasiliście, nie wiem, wyłączyliście żelazko, czy zgasiliście świeczki. Być może do was przyjdzie informacja, że u kogoś się źle podziało, że ktoś stracił dach nad głową. Dzisiaj może być trochę więcej niż zawsze wiadomości, czy to internetowych, czy to SMS-a, czy ktoś będzie dzwonić. Tak może być, kochani. Przekaz od aniołków. Cele. Koziorożce, przeczytam wam. Wyznacz sobie cel, zapisz go i pochwal się wynikami. Małe kroki prowadzą do wielkich czynów. No właśnie. Cele. Cele. Dziękuję, kochane koziorożce. Zapraszam serdecznie wszystkie osoby spod znaku wodnika. Jaka karta dla osób spod znaku wodnika na jutro, bądź na dzisiaj, bądź na czas,
jak zobaczą ten filmik. Tak jak baranki, macie niestety koło siebie kogoś, kto albo kłamie, albo was okłamie, albo jest fałszywy, uśmiecha się do was, a za plecami robi koło tyłka. Uważajcie, kochani, dzisiaj bądź w tym dniu, kiedy oglądacie, bo jest to osoba nielojalna, jest to osoba nierzetelna, może chce od was wyciągnąć informacje, bądź po prostu perfidnie was ktoś okłamie. Niefajna, niefajna karta, nie jest to ten ktoś uczciwy, oczywiście uważamy na torebki, uważamy na telefony, żeby nam nikt tego nie zabrał, bo ktoś powie, tego tu nie było, tak? A my wiemy dokładnie, pamiętamy, gdzie położyliśmy. I dla was karta od aniołów, spokój. Zapanuj nad chaosem. Przyjmij ze spokojem fakt, że nie znasz odpowiedzi na wszystkie pytania. No raczej. Dziękuję bardzo, moje kochane wodniczulisie. I doczekały się moje kochane rybki na to, co karty chcą przekazać na jutro, na dzisiaj, na czas, kiedy zobaczą ten filmik. Mężczyzna o jasnych włosach jest dziewczyny bardzo chętny. Mężczyźni, jest to dla was prawdziwy przyjaciel. Chętny do pomocy, może się dzisiaj odezwać, może was ktoś zaprosi na randkę, może was ktoś zaprosi na kawę, na herbatę, no ja nie wiem, ale myśli o was jakiś blondyn i jest zainteresowany. To jest jakiś pan, który myśli o was intensywnie. Ha, ha, ha. Przyjemność od aniołków, jeszcze lepiej. Zrób coś tylko dla zabawy. Przyjemność to jeden z życiodajnych składników. Piękne karty. Dziękuję wam, kochane rybenki. Życzę powodzenia dzisiaj. A wam wszystkim serdecznie gratuluję. Dziękuję, że tutaj jesteście ze mną na kanale. Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie komentarz. I zapraszam już niedługo na nowy filmik. Buziaki, pa pa!